Akcja. Gdzie jest moja broń? Ja mam broń, poddaj się, przejrzałem cię. Co ty mówisz? Wiesz, tylko tyle, że cukry są związkami wielofunkcyjnymi. Nie wiem, co się. Zaraz mi to znaczy do cholery. Jak to nie wiem? To znaczy tyle, że mają kilka grup funkcyjnych. Cię to ciężko ja rozmawiać z lądem cukrzycą. Myślałem, że to inne, ale teraz wierzę w fakty. Jego ochrona znowu nas czekała. A do tego ukrywana przez ciebie znajomość chemii organicznej. Zdradziłeś. To nie tak jak myślisz. Lord Cukrzyca nie jest przestępcą. On pomoże nam stworzyć wielkie sacharydowe imperium. Stworzy nad ludzi. To nie może to na... Asasyn! Zamordowałem tych ludzi. Ale Kiwik dostał, nic nie mogę zrobić! Lepsze oddaję ci broń. Przyjrzałem cię. O czym ty mówisz? Zabiłeś alchemika. Brakuje ci jednego naboju. Nie masz magazynka. Odwrotnie. Ale nikt już nie jest? Nie, spoko, obrywam tylko mocno po głowie, ale możemy iść dalej. Dawaj. Macie mnie, jak dopiero początek! Teraz dostarczę wam cukra, potem dostarczę was wszyscy ludzie! Z waszego DNA, za przeproszeniem, wyekstrahuję cukry proste! I zrobię z was maszyny do zabijania! Dopiero początek! Ej, spokojnie, chcę zakończyć ten pojedynek jak prawdziwy mężczyzna! Alchemik na alchemika! Ty jeszcze nas zaskoczysz! Co jeszcze wiesz? Numery alfa i beta! Jeśli cukier ma strukturę cykliczną, to C1 jest asymetryczny! Jeśli H jest nad płaszczyzną, to jest to anumer alfa! Jeśli OH jest nad płaszczyzną, to jest to anumer beta! Anumery przechodzą wzajemnie siebie, a zjawisko to nazywamy mutarotacją! To tylko puste definicje! Tym nic nie osiągniesz! Też tak potrafię! Cukry mogą należeć do szeregu D lub L, w zależności od konfiguracji ostatniego chiralnego atomu węgla. Do szeregu D należą C homologii aldehydu D glicerynowego lub dihydroksyacetonu, których w projekcji Fischera grupa HO przy ostatnim chiralnym atomie C znajduje się po prawej stronie. Ja coś ci tu da! Nie słowo gnoju. Węglowodany. Znaczy cukrowce, sacharydy. To organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu. Są to związki zawierające jednocześnie liczne grupy hydroksylowe, karbonylowe oraz czasami mostki półacetalowe.
Dobra. No, powiedz mi, jak się czuje nowonarodzony aktor na scenie wysokobudżetowego filmu? Cóż, uważam, że jest to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, zważając na to, kto ten film reżyseruje i kto napisał scenariusz. A kto, to chyba wszyscy wiemy. Podlizuję się! Podlizuję! No, chcę mnie zabić w finałowej scenie, więc muszę teraz się podlizywać, żeby to jakoś w miarę humanitarnie dla mnie się odbyło. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No myślę, że to by było wszystko, na to nam starczy czas. O, dziękujemy za... Jak się pan czuje na planie tego wysokobudżetowego filmu? Co wy k***a wiecie o zabijaniu? Nie mówię o tym. Ciechy w roli alchemika. Jak się czujesz na planie tak wysokobudżetowego filmu, jakim jest Sacharydowe Imperium? Czuję się z tym dobrze. Moim zdaniem jest to film średniej jakości, aczkolwiek przekazuje wartości edukacyjne. Się z niego wiele nauczyć. Jest tu dużo powiedziane o cukrach. Myślę, że jest to dobry film. Allah! Allah! Obsada jest jaka jest. No, widzieliście przed chwilą, no nie ma co tu gadać. Maćko to też taki, no... No nie, no czuję się dobrze, ale sądzę, że w następnym filmie będzie dużo lepiej, gdyż i czasu mało i w ogóle... No nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć. Ale generalnie podoba mi się ten film i myślę, że jest dobry. Dziękuję. To my widzimy reżysera. Pytanie, jak pan się czuje na, prawda, na planie wysokobudżetowego filmu, jakim jest Sacharydowe Imperium? No, policzamy koszty. Baterie 8 zł, cukier 4 zł razem 11. Mam nadzieję, że okaże się budżetowym sukcesem tego roku, że co najmniej dwa razy więcej zarobimy, niż wydaliśmy na ten film. Mam już kilka telefonów z Hollywood, nie? Śmieją się z nas, bo oni umieją zrobić lepiej, nie? Chcę powiedzieć, że tutaj się nasz brawa, nie? Dla wspaniałych aktorów, jakimi są Maciek, Cichy, Jesus, nie? Ja też się wspaniałe, zresztą jeszcze tutaj wspaniałe, to się muszę powiedzieć. Sam się wyreżyserowałem. Patrzcie na mnie, jak ze mną rozmawiasz. Ale zajebisto.